witam serdecznie wszystkich czołgistów w odcinku serii Szybcy i Wściekli. W tym odcinku zobaczycie niszczyciele czołgów radzieckie w szybkich bitwach. Niszczyciele czołgów, które mają w nazwie Su. Na początku Su-100, później Su-122-44 i na końcu Su-122-54. Więc na początku Su-100 jest to niszczyciel czołgów radzieckich tieru 6. Su-100, zobaczmy, ale ma 122 mm działo, które wali po 390, już na 6. tierze, dobra szybkoszczelność i niezłe pieprznięcie. Grać o niku BASF 1, kiedyś BASF to były chyba takie kasety magnetofonowe, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek jeszcze pamięta, że kiedyś nie było płyty CD, znaczy teraz to już w ogóle tylko się słucha na plikach, ale kiedyś na kasetach magnetofonowych firmy BASF, nie wiem czy kolega właśnie dlatego taki nick wybrał, no i pierwszy strzał, pierwszy zniszczony pojazd. No i się tu okazuje, że właśnie na mapie Charkow sporo tych czołgów wrogich pojechało do miasta, no i kolega tu próbuje coś zrobić ich od tyłu. Na razie pancerz zatrzymuje wszystkie strzały, ale atakuje kolegę na razie, atakują kolegę na razie niższe tiery, bo piąte. Teraz strzał kolejny. No tak trochę zawahał się, ale 442 i ramowanie, drugi zniszczony pojazd. No i cóż, kolejne pojazdy, KW-1, która też nie potrafiła przebić, no nie wiem dlaczego teraz nie weszło. Zerknijmy w ogóle jaka jest penetracja, 175, jak widać kolega używa bardzo dużo odłamkowo burzących, no ale to trzeba było się go spytać dlaczego aż tak dużo odłamkowo burzących używa. No i artyleria oczywiście na hita. Tak jest, trzeci zniszczony pojazd. No i trzeba atakować kolejne. No już teraz jest na tyle wrogich pojazdów. Czwarty zniszczony pojazd. Minęły dopiero niecałe 3 minuty bitwy. Kolejne pojazdy zaraz będą już w zasięgu strzału. No niestety zawahał się, a byłby to jego piąty zniszczony pojazd. Zobaczymy czy Skoda dostanie. Jak widać no czas skupiania jest słaby, ale trafiony pojazd, no cały czas brakuje jeszcze dwóch zniszczonych pojazdów, żeby mieć specjalistę. No teraz Crusader, no myślę, że chyba trafi. Tak jest, ale w gąski. No trochę pechowo, mam nadzieję, że poprawi. Taran za 96. Myk, piąty zniszczony pojazd i teraz jeszcze fałeczkę i będzie specjalista, zobaczymy czy się uda. Taranem, tak jest, czyli dwa staranowane pojazdy i jeszcze Kromuelik. Kromuelek, tak jest, siódmy zniszczony pojazd, 2000 obrażeń, wszystko w niecałe 4 minuty. Kolejna bitwa, Su-122-44, czołg premium, lubiany przez wielu graczy 7 poziomu, znaczy niszczyciel czołgów oczywiście, no i graczy o niku Stimalus na mapie Ensk, jak na razie zajął pozycję, czeka na rozwój sytuacji, rzuciło go na 7 tiery, ale niestety ten czołg czasami lubi rzucać na 9, wtedy no już ta magia tego czołgu znika. Jak na razie 0 obrażeń, ostrożna gra kolegi, ale to za chwilę się skończy. No i kolega rusza do przodu. I teraz będzie trochę już żywsza akcja, strzały również solidne, ten czołg, ten niszczyciel czołgu po co 6,5 sekundy bodajże strzela po 390, czyli naprawdę niesamowite obrażenia na minutę. Pierwszy zniszczony pojazd, KW-2 oraz Cromwell B, zobaczymy kogo tutaj będzie próbował atakować. Pancerz
niby nie solidny, ale dobrze, dobrze skontowany, więc jak na siódme tiery potrafi, jak widać, odbijać pociski. Trzeci zniszczony pojazd, teraz Chinu, jak widać, nie potrafi sobie dać rady z przebiciem pancerza. No i no niestety nie zniszczył go tutaj kolega, ale Cromwellek już 2600 obrażeń. No T29 troszeczkę tutaj zablokował przejazd kolegi, szkoda, tu w ogóle blokują, T29 zablokował SU, a oni blokował T29, więc tu kolega musiał wybrać inną drogę. No i jedzie dalej, IS-2 wyjeżdża, o, troszeczkę niestety zlagowało, ale już 3386 obrażeń, jak widać wszystko, ta sama akcja atakowania trwa dopiero około 1,5 minuty i już tyle obrażeń, czwarty zniszczony pojazd, no i jeszcze została artyleria. I jest piąty zniszczony pojazd oraz prawie 4000 obrażeń w bardzo szybkiej akcji. Ostatnia bitwa i dziewiątotierowy niszczyciel czołgów Su-122-44. Czołg o bardzo dobrej mobilności i bardzo dobrym działku. Tu kolega na Himmelsdorfie Maciores na razie stanął sobie za budyneczkiem, no i czeka na wychylające się pojazdy. Teraz ciekawie IS tutaj zagra. W ogóle wygląda na to, że to jest chyba Awkowicz, bo miał dziwnie lufę i teraz zobaczcie, co się... A nie, no! Tak, prawdopodobnie dostał Awka, no ale trzeba to wykorzystać. Wjechał na fontannę i kolega oczywiście to wykorzystał. To działo, jak widać, jest szybkoszczelne i strzela po 440 z penetracją 258. Naprawdę świetne działko, w zasadzie takie, jakie ma IS-4, tylko że na czołgu dziewiątotierowym i lepsza szybkoszczelność. Mobilność bardzo dobra, tak jak mówiłem. No i cóż, jak na razie 1600 obrażeń, kolejny strzał. No i teraz Super Pershing się wycofuje, troszkę zasłania, ale postanawia kolega Maciores już za chwilę ruszyć do przodu. Mija druga minuta bitwy. No i FCM-ik, myk, jest drugi zniszczony pojazd. Mamy tutaj Centuriona, który no niestety masz częście, ale może teraz się uda, zobaczymy. No, zobaczymy, czy się uda koledze. Tak jest, weszło, trzeci zniszczony pojazd. No i rusza do kolejnych pojazdów. Centurion 1. Oczywiście już nie ma żadnych szans. Już 3300 obrażeń. No niestety nie zdążył kolega go zniszczyć. Ferdynand uderzył, więc trzeba mu oddać. Zobaczymy, czy wejdzie. Tak jest. 450 obrażeń już Ferdynanda. No i bitwa wygrana. Leopard PTA bez żadnych szans, więc tutaj Maciores sobie go wziął. Jak widać, mobilność jest taka jak medów tego Tedeka, więc Tedek nie ucieknie i został staranowany. Czwarty zniszczony pojazd, artyleria, myk, piąty zniszczony pojazd, 5118 obrażeń. No i w zasadzie to tyle, bo już kolega nie zdąży zniszczyć kolejny, szósty pojazd. Czołg naprawdę bardzo fajny,
No i tyle w zasadzie. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Jeżeli ktoś będzie na Operacji Południe, do zobaczenia. Na razie, trzymajcie się.